Nie są to ptaszniki. Nie są to ptaszniki? Boże. Cześć znowu, to Fighters. Hej, dzisiaj przed nami unboxing paczki od Marcela. Mam tutaj taką kopertę bąbelkową z zawartością, którą zamówiła Weronika. Tak, znowu zrobiłam sobie zamówienie za tej samej Łukasza. Można powiedzieć, że inne kobiety, jakie spęsa, to wydają na ciuchy, a ja daję na pająki. Są z nami ptaki dzisiaj, bo nie zabieraliśmy ich od razu po pracy. One sobie tutaj stoją w sumie na co dzień, a wy je lubicie, więc chyba nie będą wam przeszkadzać, jak będą sobie tutaj siedzieć. Mam nadzieję, że nam też nie będą jakoś bardzo przeszkadzać. Tutaj ja otworzę już. Kury obserwują, patrzą, co się dzieje. Właśnie to jest ten fenomen. Jak paczka przychodzi mi do pracy, ja od razu mam ochotę ją otworzyć. A muszę czekać, jeszcze wrócimy do domu. Mam zawiniątko takie. Będzie widać, czy zrobić tutaj? Nie, gdzie widać. Nie. No, już by sobie pośpiewały, a ty nie można. Dzisiaj wyjątkowo nie są to ptaszniki, ani nie są to skakuny. To jest coś takiego w sumie dla nas nowego. Chociaż pająki to są dość popularne. Mówi się na nie, że to są pająki czołgi. Łacińska nazwa tych pająków to Erysus falconeri. Jakoś tak. Nie są to duże pająki, dorastają. Zawiniątko jest coraz mniejsze. No właśnie. Mamy 4 ependoszy. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się ze stroną reproduktor.eu. Jest to strona ogłoszeniowa i stanowi ciekawą alternatywę dla ogłoszeń wystawianych na przykład na grupach na Facebooku, gdzie jednak ryzykujemy blokadą konta. Reproduktor to takie zwierzęce Allegro. Strona ta przeznaczona jest tylko dla zwierząt, które są podzielone kategoriami od typowych zwierząt domowych po bardziej egzotyczne i rzadkie zwierzęta. I teraz jak korzystać z tej strony? Po prostu załóżcie tam swoje konto, zarejestrujcie się, a następnie możecie już dodawać ogłoszenia, czy szukać zwierząt, których potrzebujecie. Ogłoszenie dodaje się bardzo prosto i szybko i warto też rzucić zdjęcie. Dodatkowo podajemy też cenę. Po tym jak już założycie swoje konto na reproduktorze, pamiętajcie proszę, aby zaobserwować nas na tej stronie, wtedy będziecie widzieć nasze aktualne ogłoszenia. Pajączki są całe i zdrowe. Mamy tutaj 3 sztuki zamówione i jednego maluszka, który dostaliśmy w gratisie. Więc zabieramy się za przekładanie. Mamy tutaj 3 sosierki, które są często zapakowywane z mącznikami albo drewnojadami. One albo z wylęgiem pyłka w sumie. One są już z wentylacją. Tak, w pokrywce też mam wentylację. Jeszcze na przebitce zobaczycie, mamy tutaj taki kłębek. Jakbyście chcieli to kupić, to możecie to znaleźć na przykład w delikatesach. Czasem jabłka są w tym jakoś tak zapakowane. Albo jest to gdzieś na wystawie właśnie w delikatesach. My to mamy właśnie z takich delikatesów. I użyjemy właśnie tego, bo to się fajnie sprawdza zarówno przy takich mniejszych pająkach, jak i przy skakunach. I jest też używany przy hodowli muszek owocowych. Mamy jeszcze doświadczenia z tymi pająkami, więc jak macie dla nas jakieś rady, to piszcie koniecznie w komentarzu pod filmem, żebyśmy wiedzieli, jak się nimi zajmować. Wiemy ogólnie, że hodowla nie jest trudna. Na pewno nie można ich podlewać jakoś obficie, ewentualnie spryskać wodą, jeśli jest duża wentylacja, żeby w miarę szybko od razu wyparowało to, żeby nie miało dużej wilgoci, bo wtedy łatwo padają. Myślę, że może tyle im starczy, żeby mogły sobie chodzić, jakieś gniazdo zbudować. No i chyba wystarczy. Dawaj gap. Do nowego domku. Ale miał dużo miejsca. Ale mało się robi tam.
Taki kleszcz. Na obecną chwilę będziemy karmili je pewnie muszkami owocówkami albo wylęgiem turka. Ze względu na ich małe rozmiary. Ale mieliśmy chociaż jak po czym ładzić, nie? No, fajnie, fajnie się to sprawdza właśnie. Ciekawe jak zrobią gniazda, więc jeżeli jesteście ciekawi, co się z tymi pojemnikami stanie, zakładam po miesiącu, dwóch, dajcie nam znać, czy chcielibyście filmik z tego, jak się tam zmieniły te pojemniczki. Ja mam nadzieję, że to będą samice. Chociaż jeden mógłby być samiec na przykład, No. żeby dopuścić. Dobra. Bo samice dorastają do 4 cm, są całe czarne, a samiec jest mniejszy, on około niecały centymetr ma. Odwłok może mieć pomarańczowy albo czerwony w czarne paski, więc taki ładny może być. Fajnie by było właśnie mieć i samca, i samicę, żeby pokazać wam, jak one będą dorastały. Szkoda, że ich nie można w grupówce hodować. No, żeby było w jednym pojemniku, nie? Ale właśnie hodowla pojedyncza przy tych pająkach. I ostatni. Czy nie ostatni, bo Nie jeszcze dasz. są dwa. Nie dasz mi. Dam ci go na rękę już. Taki mały klesz, jak widzicie. No, już do Pandory dobiera. To nie jest Pandora. To nie Pandora? O, sieć robi. Pozdrow. To włóż go do pojemnika z palca może. Nie chcę iść. Nie chce się rozstać z tobą, zobacz. Patrzcie, jaki duży pająk. Zobaczcie, jaki wielki jest. Jaki czołg. Trzeba go nie zgnieść. Ty, on cały czas robi sieć ze sobą. Trochę jak skaką, co? No. Wiecie co? Jeszcze wyczytaliśmy, że małe osobniki się tak przemieszczają, że robią sobie taką jakby, taki jakby spadochron i lecą na tej sieci. Bardzo jesteśmy ciekawi, czy on faktycznie by tak. Tylko, że w pojemniku będzie miał za mało miejsca, nie? Żeby się tak przemieszczać. Dalej. Ale widzę, że cały czas, słuchajcie, robi sobie sieć tutaj na mojej ręce. Przydałem sobie. Fajnie, jest kozacki. To jeszcze musimy jeden pojemnik zorganizować dla trzeciej sztuki. Myśleliśmy, że jest mniejsza, a jest nie Podobnego podobnego rozmiaru. rozmiaru. Ciekawe, jak te gniazda sobie zrobią. To jeden już na dole siedzi. Ciekawe, jak Pojemnik. one szybko rosną. Pajączki są już przełożone, jak widzicie, wszystkie doszły całe i zdrowe. W pojemniczkach dołożyliśmy wełnę drzewną, żeby miały po czym chodzić. Wody na razie nie dajemy i chyba nie będziemy dawali, tak jak mówił nam Marcel. Marcel.
bo podobno od wilgoci zbytniej padają, wystarczy, że mają właśnie tą wełnę drzewną, mają też wentylację. A jeżeli chcemy właśnie zraszać pojemnik, żeby właśnie miały tam wodę, to trzeba dać większą wentylację, żeby ta woda szybciej wypływała z pojemnika. No i jak widzimy, już one sobie tutaj po tym chodzą. Jak zrobią sobie jakieś fajne gniazda, to możemy Wam zrobić taki update filmiku. Jakbyście chcieli spotkać się na wolności, to możecie spotkać się w Grecji, Bułgarii albo we Włoszech. Czyli Europa generalnie. Ogólnie tereny takie cieplejsze. Samice różnią się od samców ubarwieniem. Samce są bardziej takie kolorowe. Są czarno-pomarańczowe i czerwone, czarne kropki na odwłoku. A samice są większe, sporo większe i są całe czarne. Tak, dorastają do 4 cm długości ciała. Obecnie wygląda jak małe kleszcze, ale zobaczymy za jakiś czas, jak się zadomowią. Jak będziecie chcieli, żebyśmy jakiś taki audio z tych pająków zrobili, jakiś, wiecie, pokaż sobie, jak zrobić sobie tam jakieś gniazdka czy coś, to dajcie nam w komentarzach, wtedy dogramy to jakiegoś innego filmu. Jeśli filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, jeżeli macie rady co do hodowli tych pająków, właśnie, chętnie sobie poczytamy. Może mieliście już do czynienia z tymi pająkami, chętnie się zapoznamy, albo ewentualnie osoba, która będzie oglądała jako nowa ten film, też będzie mogła to poczytać. Więc możemy się wymieniać doświadczeniami w ten sposób. Więc łapka w górę, a jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję. A tymczasem widzimy się już kolejną środę. Na razie. Cześć.